To jest Wachlarz Bożej Miłości, odcinek 10. Wejdziemy sobie w bardzo mocne poszerzanie tego, w jaki sposób miłość się wyraża. Nie? Czyli wiemy już, to jest odcinek 10, 5 sposobów wyrażania miłości. Ludzie w związkach, absolutnie małżeńskich, nie rozumieją tego zagadnienia, które dzisiaj powiem. Absolutnie go nie rozumieją. I ludzie w związkach generalnie, właśnie i ludzie w Chrystusie także tego nie rozumieją. Bo ludzie w Chrystusie, czyli my, wiemy już, że miłość jest Bogiem, tak? Bóg jest miłością. Miłość jest zatem Bogiem. Jezus jest miłością. Jezus jest Bogiem. A Jezus powiedział, kto mnie kocha, zachowuje moich nauczań. Czyli, żeby poprawnie wypuklać miłość, to w fundamencie mamy kogo? Jezusa naukę. Czyli miłość to nauka. W fundamencie. Miłość to nauka. Ale miłość to nie tylko nauka. Fundament to jest fundament, na którym budowlę się stawia. Alleluja. I teraz wiemy już ze wcześniejszych nauczeń, że Bóg jest ambiwalentny. Wiemy już ze wcześniejszych nauczeń, że Bóg się wyraził wielobarwnie, co wam zrobiłem troszeczkę tą sieczkę z mózgu. Ale teraz chciałbym, żebyście zrozumieli, że każdy z nas ma 5 głównych sposobów wyrażania swojej miłości. Wielu ludzi, na przykład jak sobie oglądałem jakiś program czy coś, mówi: a ja przecież przynoszę jej tam pieniądze do domu, ja przecież zmywam naczynia. A druga osoba mówi: nie, ty mnie nie kochasz, bo na przykład, nie wiem, nie wziąłeś mnie na spacer, bo na przykład nie mówisz do mnie, że mnie kochasz. On mówi: ale przecież przynoszę ci te pieniądze, ale przecież zmywam ci te naczynia. Ona mówi: no ale nie mówisz mi tego w słowach. On mówi: no jak się coś zmieni, to ci powiem, no już ci raz powiedziałem. I cały czas chodzą na takim pustym baku. I może to być także w Chrystusie. Czyli my kochamy Jezusa, Jezus jest fundamentem dla nas naszej miłości, ale ciągle mamy jakiś brak. I ciągle ludzie, którzy są w związkach albo w relacjach, chodzą wybrakowani i jeden od drugiego oczekuje nie w tą stronę. I dzisiaj was nauczę, jak zrobić, żeby się uzupełniać, żeby te braki, Jezus nigdy nie będzie miał dziury. Ja to zawsze mówię tak, nie? Bez Jezusa masz dziurę. Co nawet jakbyś miał, nawet jak te 5 sposobów miłości się nauczysz bez Jezusa, to i tak jest durszlak. Czyli bez Jezusa ta lekcja dzisiaj, ona jest tylko taka chwilowa, bo nie ma fundamentu, a zatem jak wpada ci te paliwo, to one, jak nie masz fundamentu, to i tak jest durszlak. Dlatego też na przykład, kto chce więcej pieniędzy bez Jezusa, będzie chciał coraz więcej, tak jakby studnia bez dna, rozumiesz? Kto chce więcej, to tak jak takie pijawy zasysają po prostu rzeczy. W Jezusie znowu jesteś w fundamencie szczęśliwy, bo masz Boga, masz Jego naukę. Jezus jest miłością. Wyrażasz naukę, wyrażasz najpierw miłość w sposób prawdziwy, czyli najpierw opierasz swoją miłość na prawdach Bożych, na tym, co zrobił Jezus. Alleluja. Najpierw to, ale później wyrażasz to w sposób różnorodny. I tutaj zaczynamy od tego, że jest 5 głównych sposobów wyrażania miłości. 95 kłótni jest na sposobie wyrażania miłości, a nie na tym, czy to jest prawidłowe. 95% niezrozumienia ludzi jest na sposobie, a nie na tym, czy to jest prawdziwe. Tak. Więc my w Chrystusie, po pierwsze, powinniśmy dobierać się w relacjach i w związkach w prawdzie. Bo miłość jest Bogiem, a Bóg jest prawdą. Jezus powiedział: ja jestem prawdą, drogą i życiem. Dlatego też, kiedy związki, na przykład małżeńskie często, one jeśli nie zetkną się najpierw w prawdzie. Co to jest prawda? No doktryna, nauka Jezusa, tak? Czyli na przykład jeden chce chrzest niemowląt, drugi nie chce. Jeden chce chodzić do spowiedzi, drugi nie chce. To oni prędzej czy później się rozjadą. Dlaczego? Bo nie ma między nimi prawdy. Czyli nie ma podstawy miłości, podstawy nauki. Dlatego mówię wam, czy ja mogę mieć związek ekumeniczny? Wszystko możesz. Możesz nawet się związać z samym satanistą. Ale jeżeli on tam będzie ciukał koty, a ty będziesz się wodnić tutaj, to później, prędzej czy później, rozumiesz, przecież nie wiem, co ty robisz, nawróć się, on tu się nawróć. I wiesz co, będzie tak strzała dawali, możecie tak iść całe życie. I możecie jak całe życie iść. Więc tu jest pierwotyp. Musicie się złączyć w prawdzie. Ale jak już to macie, już się złączyliście w prawdzie, to teraz musicie się nauczyć siebie. Musicie się nauczyć siebie. Musicie się słuchać i musicie się obserwować. I to, co dzisiaj Wam dam, jest bardzo ważnym kluczem. 5 podstawowych, to najlepiej, żebyście sobie zapisali. Naprawdę zapiszcie sobie to. 5 podstawowych sposobów wyrażania miłości. I to jest tak, to nie jest od 1 do 5, jeden jest lepszy, drugi gorszy. To jest każdy z Was ma 5. Każdy z Was różnorodnie przejawia te 5 i jest to naturalne i w końcu musimy się przestać oszukiwać. Wielu chrześcijan właśnie chce zmieniać samego siebie. Nie możesz zmieniać swojego charakteru. Bóg dał Ci, policzył Ci włosy na głowie, dał Ci talenty, dał Ci taki charakter, jaki masz, nie żebyś go zmieniał. Ty masz zmieniać tylko naukę. Ty masz tylko wyprofilowywać siebie w prawdzie, ale nie się zmieniać. Ja kiedyś chciałem to zmienić. Religia będzie chciała w Tobie to zmienić. Zaraz zrozumiesz dokładnie, o czym mówię. Więc pierwszy, i to nie jest najwyższy, po prostu jeden z, pierwszy dotyk. Człowiek bardzo często, każdy z nas, ale jedni więcej, inni mniej, wyrażają swoją miłość przez dotyk. Na przykład, kiedy są to faceci, oni często jak się zaczynają lubić, to tutaj się popychają. Frajerze, wiesz, tak dźgają się łokciem, wiesz co chodzi, kopa se dają. Jak ktoś Cię zaczyna kopać z facetów, popychać, ta wiesz, droczyć się z Tobą, albo ten taki milszy człowiek, to on po prostu Cię tutaj, o siemanko, wiesz, na początku było tak, później już tak, a później o siemanko, siemanko, to on wyraża się w dotyku, rozumiesz, on to lubi. Im bardziej z taką osobą jesteś w relacji, to on bardziej Cię jakby, wiesz, on bardziej z tym rozmawia, no czy on, wiesz, on się do Ciebie zbliży, nawet on, ona, nieważne, ale często idziecie to, o cześć, 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 a Ty pedał? Gej? Chyba od roweru. Nie. Miłość wyraża poprzez dotyk. Najbardziej. Ten człowiek. On jak mówi, słuchajcie, bo musisz słuchać osoby. On jak opowiada historię, gdzie on był, to on podkreśla, że tam był i on tego doświadczył, że on tak wziął. Widzisz, on nie powie Ci dotknął, on powie wziął tą butelkę. On będzie podkreślał w swoich wypowiedziach to, że on coś podotykał, porobił, tam coś zrobił. Więc słuchaj siebie samego najpierw i musisz sam sobie najpierw zrobić taką analizę. Sam sobie zrób od dzisiaj taką analizę, w czym Ty z tych 5 masz od 1 do 10 i zaraz to będziemy robić. I to zróbcie sobie. Więc dotyk to jest przytulenie, mówienie. Na przykład w kłótniach, wiecie co taki człowiek powie? Bo Ty mnie nie przytulasz. A Ty powiesz, ale przecież ja myję naczynia. A Ty, ale Ty mnie nie przytulasz. A muszę? No bo Ty nie masz dotyku na przykład na maksa, a ten ma. I jest kiszka. Bo chociaż jesteście w Chrystusie, jeżeli będziesz szukał swego ego, to się nie dogadacie, kolego. Bo taka osoba ma dotyk i koniec. Ona nie jest egocentrykiem, nie myśli o sobie, tylko wyraża się w dotyku. Więc jeśli tej osoby nie będziesz przytulał, to jest koniec. Ta osoba musi być przytulana. Nie ma od tego się nie terapeutyzuje. Nie mówi się tej osobie, no ty masz problem z samotnością, dlatego musisz być przytulana. Ty nie masz problemu z samotnością. Ty wyrażasz się w dotyku. I jak masz brak w dotyku, bo Cię nikt nie dotyka, to po prostu masz brak. I koniec. I to nie jest do uwolnienia. To jest do dotykania. I dlatego Kościół jest tutaj taką terapią. Przychodźcie, tu wszyscy Cię przytulają. Ten, co nie ma dotyku, o bracie, czemu Wy mnie przytulacie? Co to za sekta? A ten, co ma właśnie miłość w dotyku, o, tak się tu poczułem, jak w domu. Dlaczego? Bo masz dotyk na maksa. Dotyk, element uścisku dłoni, wszystko jest w obrębie dotyku. Oczywiście później taka osoba, jeżeli jest na przykład skrzywdzona za dziecka, przez rodzica, przez złą korektę, przez negatywny dotyk, przez pedofila, przez gwałt, to taka osoba z drugiej strony, która ma wymaksowany dotyk, ona będzie stroniła od dotyku, bo ona jest skrzywdzona. Ona seksu nie będzie chciała, jeżeli była skrzywdzona, jeżeli ma traumę. Ona będzie się wręcz tragicznie bać dotyku. To jest do uwolnienia. Bo widzisz po takiej osobie, że ona generalnie kocha dotyk, ale w traumie ona jest odwrotna. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli jest antydotyk. Ale tak naprawdę to jest trauma. Więc tu musicie zbadać siebie samego i ludzi wokół siebie. Czy to jest trauma, która spowodowała, że teraz jest krzywda. Widzisz, tacy ludzie, bardzo łatwo ich jest skrzywdzić poprzez zły dotyk. Na przykład dla kogoś, kto ma miłość w słowach, o której, albo w pomocy, to dla niego to tam ktoś mnie tu klepnął, coś mi tu zrobił. Ale dla takiej osoby, która wyraża miłość w dotyku, jak Ty ją źle dotkniesz, o bracie, to ona to zapamięta, będzie o tym opowiadać, pieśni o tym napisze, jakieś negatywne. Wiesz co, będzie wokół tego się kręcić jej życie. I to nie jest za... Musicie zrozumieć, to nie jest do uwolnienia, znaczy trauma tak. Ale samo to, że mózg tej osoby tak funkcjonuje, to jest od Boga. Bo po prostu ona kocha w dotyku. Drugi sposób wyrażania miłości to jest pomoc lub służenie. Taka osoba, kiedy przyjdzie ci do domu, ona ci z chęcią pozmywa naczynia. Ona z chęcią poodkurza. Wiesz co, wchodzi do ciebie ktoś, od razu jak cię zaczyna lubić, od razu w ogóle, wiesz, od razu ci dom sprząta. Wiesz co, ty patrzysz i zamiast mówić nie rób tego, to dobrze. Bo jak ty zrobisz nie rób tego, to blokujesz jej wydawanie miłości. Więc ona czuje się nieusatysfakcjonowana, ta osoba. Ona naprawdę lubi, jak ci sprząta. To, że ty nie lubisz i na przykład ty pomyślisz, co mam, brudno? Ty mi sprzątasz? A ta osoba po prostu tak cię kocha, że ona chce ci posprzątać, ona chce ci usłużyć, ona chce ci pomóc, ona przyjdzie, ona ci umyje nogi, ona w ogóle wiesz. Im więcej cię kocha, ona tym bardziej chce w ogóle ci coś robić, ona chce ci coś robić. Ona cię niekoniecznie tam dotknąć, okej, to zależy, które macie, bo często są 2 lub 3 na maksa i reszta jest takich mniejszych. To zależy, jaką macie kombinację. I teraz pomoc, i teraz ta osoba, na przykład bardzo często, służenie i pomoc, będzie mówić, ty mi nie mów o prawdzie, ty mi pokaż. Jakub to był turbo pomoc. Święty Jakub. On mówił, wiara bez uczynków jest martwa. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci moją w uczynkach pokażę. A znowu apostoł Paweł mówił, uwierzyłem, że to powiedziałem. A ten mówi, nie, powiedziałem, zrobiłem. Który jest, o to się podważa. Nie, po prostu Paweł był słowa, dlatego był kim? Wcześniej faryzeuszem, który słońca, no, widzisz? A Jakub był kim? Pomocnikiem. Dlatego co mówił? Nie, wiara bez uczynków jest martwa. Tylko uczynki. Bo co? Bo on służył. I każdy z was, jak nawet czyta Pisma, interpretuje je przez to. Uwierzcie mi. To nie jest tak, że ty czytasz Pismo, jak jest napisane. Ty interpretujesz Pismo przez siebie. Przez siebie. Więc jak Jakub, do niego coś Jezus mówił, rozumiesz? O, wiara bez uczynków. Mu to weszło, wiara bez uczynków jest. A Jezus też mówił, że kto powie do góry i Paweł to na przykład wychwytywał. A Jakub to wychwyci. Obydwie są dobre, dlatego jest, i to jest uzupełnienie, a nie przeciwstawienie. Pomoc, służenie. Ta osoba właśnie często ci mówi, pokaż mi chłopiec wiarę swoją, nie gadaj mi tu o swoich marzeniach. Dąż do marzenia, rób, idź, służ. Czyli ona i służy, i pomaga, i mówi, żebyś służył i pomagał. I w taki sposób wyraża ci miłość. Ty ją dotykasz, a ona mówi weź mi pozmywaj, nie? Zepsuci, tacy jakby negatywna strona służenia, to są ludzie bardzo legalistyczni, kontrolujący. Jak kurde kubek ustawisz tu, to on ci wiesz, o co chodzi. Nie? Tak, centymetr obok. Bo on, wiesz, on musi mieć wszystko wedle swoich wytycznych. Słowa. Trzecie. Czyli mamy dotyk, pomoc, służenie, słowa, mówienie. Okej? Więc słowa, mówienie to nie jest... Bo każdy mówi, nie? Tylko po prostu to jest chwalipięta. O, to ja jestem. Słowa. Człowiek wyraża się w słowach. To jest najlepszy handlowiec. No i to handlowcy to są. Słowa plus dotyk, turbohandlowiec. On przyjdzie, on dotknie, on poklepie. I jeszcze ci powie takie słodkie rzeczy, które chcesz usłyszeć, jak jeszcze się nauczy kilku technik manipulacyjnych. Alleluja. Sprzeda ci wszystko, nawet piasek na plaży. Chłopie, nawet piasek od niego kupisz. Dlaczego? Bo ma słowa. I teraz ktoś, kto ma dotyk albo ktoś, kto ma pomoc, widzi hejt w internecie. Wiecie, co na niego to? Hejt w internecie. Ktoś, kto ma słowa. Sprawdźmy, co o mnie piszą w internecie. O, ale mnie to dotyka. Nie, ty musisz pokutować. Ty w ogóle nie. Ty w ogóle jesteś do uwolnienia. Wiecie, ile ja walczę z tym, żeby być uwolniony od hejtu w internecie? W sensie, powiem wam tak. Mnie dalej dotyka hejt w internecie. Nie? Tylko się już utwardziłem. Bo ile lat można dostawać i mieć cały czas ten sam ból? ale jednak czytam, analizuję, co mówią i nawet na tym kontekście buduję nauczania, wypowiedzi moje i tak dalej. Ktoś, kto ma w swojej miłości wyrażania pomoc, służenie, on to, ale w tyłku to mam, po co ty to robisz? Ty jesteś zaburzony. Nie, ja wyrażam swoją miłość w słowach. Ja dużo gadam, ja chwalę, ale także krytykuję, jeśli trzeba. Rozumiecie, o co chodzi? Ale także, jeśli ja jestem nieugruntowany w prawdach Bożych, to wtedy taki człowiek, można go łatwo zranić słowem. Nie dotykiem. Ty go dotkniesz, no nic, ale ty mu powiesz, wiesz co? Ja pamiętam, jak mi ktoś tak powiedział. No mój brat to ma taką kratę na brzuchu, a ty? A ja wtedy, bo nie jest chuderlak. I już zacząłem, wiesz, jechać po nim, nie? Dlaczego? Bo słowa. Bo w moim kierunku szły słowa. A ktoś mówi, a czemu ty taki jesteś? Bo ja tak wyrażam miłość. A kiedyś, jak byłem nieugruntowany w prawdach Bożych, to można mi było słowem zniszczyć. Wtedy jak ojciec powie coś do ciebie, rozumiesz? Wiesz, słowem, to jest koniec, nie? Ale nie każdy tak ma. Na przykład moja żona jest tego turbo przykładem. Do niej słowa były tak kierowane przez całe życie. A ona i tak robiła swoje. Dzieci wychowywała nie swoje, w sensie braci. Robiła różne rzeczy, a słowa były kierowane różnie. Bardzo negatywne. Ale ona na przykład słowa, ona pomoc. I tak dalej robiła swoje. A wielu z was się nie umie pozbierać po 3 krytykach. Bo waszym... Owszem, to jest do ugruntowania w prawdzie. Ale generalnie miłość przyjmujecie i dajecie w słowach. Dlatego też na przykład powiecie tej osobie, o jak ładnie dzisiaj wyglądasz. A jak ktoś tego nie ma, to... jak ktoś to ma, to o dziękuję. Ja na przykład powiem wam od razu, ja mam słowa, mówcie do mnie. Jak mi powiem, ja powiem nie, ale i tak wiesz. Nie. Odwrócę się. Ojej. Dlatego jak ktoś mi powie coś w słowach, to ja to muszę dalej trawić. Rozumiecie, co chodzi? Słowa. I wtedy słuchajcie. O, miałem wizję od Pana. Powiedział mi coś. Miałem słowo wiedzy. A ja nie miałem słowa wiedzy, ja widziałem. Dotykał mnie w ogóle. Co chodzi? Pan przy mnie przytulił. Jo. Zbadajcie swoje wizje, bo one też wam powiedzą dużo o was. Bo to nie jest tak, że Bóg mówi, jak Bóg chce do ciebie mówić. Bóg mówi tak, jak cię skonstruował. Więc twoje wizje, o czym one opowiadają, także ci opowiedzą o tobie. Rozumiecie, co ja mówię do was? Że Bóg nie mówi ze swojej perspektywy, tylko z twojej, bo byś go, jakby on mówił ze swojej, byś go nie zrozumiał. To jest zbyt nie do zrozumienia, więc on musiał stać się człowiekiem, żeby go zrozumieć. Dlatego jak on mówi wizję, tak jak Ezechiel, widziałem koła w kołach i były tam koła i 7 oczu i koła. I takie... Gościu, coś tam się najarał. Dla niego pewnie coś to znaczyło, wiesz o co chodzi, bo on taki był. On pewnie jakbyś go teraz zapytał, byś się tak przeniósł w czasie, o co ci chodzi, to pewnie byś powiedział, okej. Ale my dzisiaj, wiesz, tysiące lat później mówimy, bo Bóg mówił do niego w tamtym czasie, gdzie to było zrozumiałe. Nie wiem, czy wiecie, ale badam sobie teraz temat cherubów, serafinów, aniołów. To taki wtyk trochę wam zrobię. To wiecie, że wszyscy w tamtym czasie, kiedy mówili o cherubach, które tam latają, coś tam mają, to w Babilonie, w tym, w tamtym, wszyscy mieli te same wizje tych samych cherubów. Teraz już ich nie ma, takich wizji. I to się zmieniało i ewoluowało przez czas. Dlaczego? Bo inne psychiki. I Bóg wtedy dawał wizję do innych psychik, więc inaczej musiał to pokazać. A nie, że jak ktoś się mnie pyta, jak jest w niebie, a ja ci powiem, różnorodnie. Zależy od ciebie. No, a jak chcesz, żeby było? Właśnie to jest to. Ja wiem, że w niebie jest pięknie, ale jak dla ciebie jest pięknie, więc tak Bóg ci zrobi niebo. Rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie? Więc nikt nigdy, szczerze wam coś powiem, nikt nigdy nie był w tym niebie, w którym my będziemy nigdy. Ktoś, kto miał wizję nieba, by gdzieś wzięty, było to pod niego zawsze zrobione, żeby to zrozumiał. To nie znaczy, że nie był w tej przestrzeni niebiańskiej. Ale to było pod niego, rozumiecie? Musicie to zauważyć. A nie, on był w niebie, on jest lepszy. To nie o to chodzi. To było pod ciebie. Nawet jak Bóg, o widziałem Jezusa, przytula mnie. No właśnie, przytula, no. A widziałem Jezus do mnie przytuli, powiedział mi misję. No właśnie, powiedział ci misję. Musicie to zrozumieć. Więc słowa. Taki człowiek, który ma słowa, będzie dużo gadał, może dobrze nauczać, może źle nauczać. Rozumiecie? On będzie dużo gadał, dużo mówił, dużo chwalił, przeklinał, różnorodnie. Zależy jak ułożony w słowach. I czwartym jest czas. Osoby, które mają wyrażanie miłości w czasie, one ci powiedzą, czemu się ze mną nie spotykasz? No powiesz, bo mi się nie chce. Ale ci mówię, że jesteś spoko. On mówi, nie interesuje mnie to, że mówisz mi, że jesteś spoko, chodź ze mną na kawę. A ty mówisz, no nie chce mi się na kawę, ja ci powiem, że jesteś super. I się tak właśnie ludzie dogadują w związkach. Ten mu mówi, ta chce spędzać z nim czas, ten chce dotyku, ta mu daje prezent, wszystko na opak. Czas. Te osoby po prostu lubią przeżywać czas razem. Po prostu. Usiądź ze mną, pobądź. Bo dla nich najważniejszą walutą jest czas. Więc krzywdzi ich, jak nie masz dla nich czasu. I trzeba to też zrozumieć. Tak, Tomek, trzeba to też zrozumieć. Tak. Bo ja czas to tak musiałem wytrenować. Zaraz wam o tym powiem, co mam naturalne, a co wytrenowałem. Prezenty. Piąte. Prezenty. I teraz tak. Tutaj, jeżeli człowiek jest... prezenty to jest... Pamiętacie, prezenty i są dobre. Materializm to jest już ta negatywna granica tego wydawania... Słuchajcie, musicie patrzeć. Jak widzisz materialistę, to od dzisiaj patrz na niego tak. To człowiek, który lubi prezenty. Tylko poszybował nie w tą stronę. Nie ma materialnie. Rozumiesz, ludzie lubią dawać innym prezenty, kropka. Przychodzi ci ktoś na grupę domową, już ci przyniesie pączki, to ci przyniesie, tamto ci przyniesie. On ci nie posprząta, ale on ci przyniesie tyle rzeczy i ty go nawet o to nie prosiłeś. On ci zawsze coś przynosi. Zawsze ci coś daje. Zawsze, jak pamiętam, tutaj jeden człowiek do mnie przyszedł, już mi pampersy dawał. Wiesz co chodzi? Przecież ja się o pampersy nikogo nie prosiłem, a bardzo fajne akurat i żeśmy dzięki w sumie tej osobie, żeśmy zmienili firmę pampersów, bo się okazały lepsze. Co o dziwo, dla Zuzi tamte były lepsze wcześniejszej firmy, gdzie my żeśmy je kupili, a ten nam przyniósł inne. I mówimy, no tamteśmy próbowali, te inne, co nam przyniósł, na Zuzie odparzenia robiły. Ale dobra, spróbujemy, bo nam przyniósł. I co się okazało, że Jakub ma odwrotnie, że odparzenia mu robią tamte, co Zuzi nie robiły i tak dalej, nie? I co? Prezent. Oczywiście, czy każdy z nas spontanicznie daje prezent? No, dla mnie to jest tak. Co kupić na prezent? Nie wiem, daję kasę. To jest moje dawanie prezentów. Kwiatek dla żony. Sorry. Żona to ze mną od 8 lat walczy, że mi kwiaty kupowała. I mówię, tak żono, kupiłem, jest, mam. I pół roku później, miałem kupować kwiaty, pokutuję. Bo u mnie prezenty są tak. I teraz to można wszystko oczywiście wytrenować. Alleluja. Jednak to jest ciężkie, ale da się to zrobić i zabiera to czasu. Więc mamy prezenty, czas, pomoc, słowa i dotyk. To jest 5 sposobów, w które ludzie wyrażają miłość. Powiem wam o moim pierwszym rozwodzie. Mój pierwszy rozwód wyglądał następująco. Pierwszy, a drugi? Mój pierwszy rozwód. To było ich ile? Mój rozwód wyglądał kiedyś następująco. Ta kobieta, którą bardzo szczerze kochałem, mówiłem jej, jak jest piękna, przynosiła mi codziennie bułki, a mnie to nie obchodziło. Ona mi kupowała bułki, ona mi kupowała w ogóle wszystko. A ja czułem, że ona mnie nie kocha, bo byłem pusty, bo mi nie chwaliła mnie. A ja znowu ją chwaliłem i ona czuła się pusta, bo nie przynosiłem jej bułek. I żeśmy się dogadali. Miłość co? Nie szuka swego. I słuchajcie, to jest bardzo ważne to, co teraz powiem. Często, kiedy jesteście w początkowych relacjach lub związkach, łączy was wspólny jeden turbo miłość, co wyrażacie. Na przykład mnie i tamtą kobietę połączył dotyk. W jakimś tam aspekcie. Ale im dłużej ze sobą żyjesz, tym widzisz całokształt osoby i zaczynasz się zachowywać... Na chwilę można udawać, o tak powiem, na chwilę można się spiąć, coś zrobić, coś udać, ale po czasie człowiek się męczy i naturalne jego wyrażanie miłości zostaje. I niestety nie znając tego, co ja wam dzisiaj mówię, nie mając świadomości, człowiek mówi, ty mnie już nie kochasz. Tak było fajnie na początku, teraz już mnie nie kochasz. Nie. Po prostu na początku żeście się spotkali w jednym wyrażaniu miłości, które było główne dla was. A później poznaliście całokształt i jesteście totalnie odwrotni, się okazało. Jest ta jedna wspólna, a reszta to jest poprzekręcane. A że nie stosujecie prawa, miłość nie szuka swego, tylko szuka każdy swego, no to jest koniec. To jest koniec życia. Koniec relacji, koniec związku. Podam wam przykład teraz, dzisiejszy, mnie i Sandry. Taki dogłębny, przeanalizujemy nas, żebyście też wiedzieli. Więc tak. Pierwsze, co musisz zrozumieć, kiedy przeanalizujesz siebie, przeanalizuj swojego partnera. Razem z nim. Siedźcie sobie, przeanalizujcie się nawzajem. Zróbcie sobie od 1 do 10 siła. Siła teraz. I zróbcie sobie tak, jak ja zrobiłem z Sandrą. Siła od 1 do 10 i służenie. Jaka jest siła Sandry? Więc bierzemy Sandrę na tapetę. Znacie trochę Sandrę, nie? Pomoc, służenie. Sandra dycha. To każdy wie, że ona to przyjdzie, coś zrobi, a jak ktoś czegoś nie robi, od razu widzi. Dycha jak nic. Dotyk Sandry. Dycha. Sandra to w ogóle wiesz... Tak, lubimy dotyk. Alleluja. W tym żeśmy się w ogóle spotkali, w dotyku. My żeśmy się z Sandrą także spotkali w dotyku, kiedy żeśmy zaczęli biegać na dotyku nieba. Widzisz nawet nazwa, nie? No, widzisz, no. Nawet kiedy żeśmy zaczęli biegać. Ja się z Sandrą spotkałem kiedyś, żeśmy zaczęli biegać. Ja tak, o, i ja mówię do niej tak. Pierwsze moje podchody, takie flirtowanie z nią były na tej zasadzie. Pójdźmy pobiegać, dobrze. Jak poszła ze mną pobiegać, wiesz co? Dawno nie robiłem przysiadów. Siądziesz tu, jak siadło i wie, alleluja. I 2 przysiady i moje nogi. No jest z człowiekiem trochę inaczej, nie? Ale późniejśmy ćwiczyli to więcej. I wiesz, co się między nami działo? Iskrzyło. Bo żeśmy się spotkali. Ona dotyk wymaksowany, ja dotyk wymaksowany. No i iskrzy jak petarda. Ale później, zaraz wam coś powiem. Więc tak, ona ma służenie, pomoc, turbo. Dotyk, turbo, słowa. Jeden. Sandrze, możesz mówić, że jest piękna. No dobra, no ale co? Zrobić coś będzie. Dotyk 1, prezenty 7. Ona lubi dostawać kwiatki, lubi prezenty, lubi te rzeczy. 7. Nie 10, 7. Czas. Ona lubi spędzać czas, ale 6. Ona lubi, ale nie aż tak bardzo. Wiesz co chodzi? Lubi spędzać czas. Więc Sandra ma służenie 10, dotyk 10, słowa 1, prezenty 7, czas 6. Tomasz Dorożała. Służenie 6. Służba apostolska, ale sorry, muszę się przyznać. 6. Dotyk absolutymą na maksa. Ja tu mam dotyk na maksa. Słowa o, to też na maksa. Prezenty 1. U mnie prezenty mogą nie istnieć, nikt mi nie musi dawać prezentów, ja nie muszę nikomu dawać prezentów, dam ci pieniądze, fajnie, sprawa załatwiona. Czas 5. I teraz my żeśmy się spotkali z Sandrą w tych wyrażeniach miłości. Kiedy żeśmy się spotkali, to sobie potykasz się z osobą, czy to nie musi być związek mąż-żona, to może być związek przyjaźni. Spotykasz się zawsze na początku w najsilniejszym. My żeśmy się spotkali w dotyku. Ale co się później zaczęło? Mówię, Sandra, ale czy ja ci się w ogóle podobam? Czy ja w ogóle ten... Ona, no ale, no co, no, co mam ci mówić? No słowa 1 ona ma. Wiesz, i dla tych, co mają słowa wysoko, powiedzą, no ale jak? To ty nie wiesz? Pokutuj. Ona po prostu tak nie wyraża miłości. Ale jak się kochamy i uczymy się, że miłość nie szuka swego, wiecie, co trzeba zrobić? W tym, co masz naturalnie 1, musisz się zaprzeć siebie, zobaczyć, że osoba, którą wyrażasz miłość, potrzebuje tego i zacząć jej słodzić. I to jest klucz, którego ludzie nie rozumieją. I o tym Jezus mówi. Miłość nie szuka swego. I właśnie to jest to, że egocentrycy, jak się zejdą, to oni się zejdą w najsilniejszym punkcie. I to potrwa miesiąc, 2, pół roku, rok. Fascynacja! Dlatego jest na początku związka w każdej nowej relacji fascynacja. A później tego nie robisz, a ty tego nie robisz, a ty nie wynosisz śmieci, a bo mi się nie chce wynosić śmieci. No bo on nie ma służenia. Służący wynosi śmieci. On na przykład by tylko gadał. Zrób to, zrób to, zrób to. A ty rządzisz. No bo ja gadam. Dyrektor, widzisz? Gada, bo dyrektor. Tu zrób, tam zrób. Nie, to zaburzenie. Nie, on tak wyraża miłość. On wyraża miłość w słowach, tylko ty się nie rozumiesz. I to od razu patrzysz, zaburzenie, demon. Demon, wypędź demona. Żadne wypędź demona. Tylko teraz te osoby, jak są egocentrykami bez Jezusa, to jest porażka. I dlatego związki, które się robią bez Chrystusa, to jest jedno słowo, które przyświeca, żeby one wytrwały. Kompromis. One, żeby wytrwać, kluczem jest kompromis. U nas nie. U nas jest uniżenie jeden do drugiego i nie szukanie swego. Alleluja. Miłość nie szuka swego. Więc teraz każdy z nas może wytrenować w jakiś dobry sposób. Każdy może, nie wiem czy na maksa, ja nie dotarłem do tego, ale może tak będzie. Nie mówię, że nie chcę was zamykać, ale każdy z nas może mieć bardzo wysoko każdą rzecz. Naturalnie będziecie mieli ze 2, 3. Ale możecie wytrenować te 3 lub 2 poprzez miłość, nie szukanie swego. Alleluja. I wtedy na przykład widzisz, że jesteś takim typem, który na przykład ci przynosi prezenty. U mnie prezenty, jak mówiłem, ale widzę, że ta osoba tego potrzebuje. To mogę się zachować w 2 sposób. Mogę powiedzieć, mu mnie to nie obchodzi. I ta osoba... A mogę zacząć co? A, ten mi tak ciągle coś kupuje. Ja też mu coś kupię. Mogę się zaprzeć wtedy siebie i tak, no dobra, wejdę na to Allegro i pomyślę. Dla mnie to będzie na początku ciężka przeprawa. I wiecie co? I ta ciężka przeprawa kształtuje twój charakter. Alleluja. Właśnie nie automat, gdzie ty jesteś w dotyku, w słowach, to nie kształtuje żadnego charakteru. Dlatego jak się spotykasz w związkach, to się spotykasz w tym. A, jak mnie kocha, o, tak mi, ciągle mi coś kupuje, alleluja. No tak, no byłaś wybrakowana, ten ci ciągle coś kupuje, no pedofil też ciągle coś kupuje. Ale osoba, która cię kocha, ona się później zaprze dla ciebie, bo prędzej czy później wyjdzie na jaw, że jesteście odwrotni. Ludzie nie, słuchajcie, to jest ważne. Ludzie, Bóg nigdy nie łączy ludzi takich samych. Tacy sami. Bóg łączy ludzi w sposób taki, że ty jesteś w jednym bądź w 2 rzeczach, a w tamtych jesteście odwrotni. Dlatego to ja to nazywam uzupełniający. Czyli jeden drugiego kształtuje po to, żeście się dobrali w głębokie relacje przyjaźni lub głębokie związki małżeńskie, żebyście się wyrównywali. Rozumiecie, o co chodzi? Bo jeden jest za bardzo wyciągnięty w tą, drugi jest w tą, to się wyrównuje. Ale jak ze sobą walczą, to się rozstają, bo nie rozumieją tego, że jest 5 sposobów wyrażania miłości. Tylko oni to ruszają, bo to jest przeciwieństwo, to nie jest żadne przeciwieństwo. To jest uzupełnienie do twojego życia, które jeśli ty nie szukasz swego, bardzo dobrze ci zrobi. I co ja musiałem zrobić z Sandrą? I co ona musiała zrobić ze mną? Ona zaczęła mnie chwalić. Bo słuchajcie, jakby Sandra, na przykład Sandra mi posprząta w domu. Bajzel, nie bajzel. Ważne, że życie się toczy, nie? Sandra mi kupi tam, coś mi tam kupi. Co mnie to obchodzi, nie? Ale jak mi powiesz, mam fajną klatę. O, bracie. I teraz wielu z was jest pustych w ryj. Bo na przykład macie swoje wyrażanie miłości i wymyślicie, że wy tak staracie się kochać tą osobę wedle swojej wyrażania miłości automatycznej. Czyli ja cię tak kocham, ja cię ciągle przytulam, ale ja ci powiedziałem kiedyś, że chcę, żebyś mnie przytulała. Weź pogadajcie ze sobą, czego wy tak naprawdę od siebie chcecie. No bo ja cię... I teraz ktoś mówi, przecież ja cię tak kocham. Ciągle ci mówię, jaka jesteś piękna. Ona... Ale co mi to obchodzi? Ale skarpet w ogóle... Pokoju w ogóle nie przyniosłeś do pralki. Ale to nie twoje zadanie. I tamta ma służebność, a ten ma słowa. I się nie dogadali. I się nie rozumiem, że służący zawsze będzie chciał i zwraca uwagę na to, że do pralki ktoś cudzy nie przyniósł. Oczywiście jak będzie zaburzony, to będzie sprzątał za niego całe życie. Jak będzie odpowiednio w prawdzie, bo to mówimy, budujemy na prawdach, tak? Nie, bo to można wszystko spaczyć. Więc wprawdzie, no to ty powiesz, że czemu ty nie nosisz? A tamty powie, a może? I teraz ten człowiek, jeśli nie będzie szukał swego, zrobi coś takiego. Zacznie to przynosić. Zacznie w ogóle znosić pranie. Jaka żona będzie szczęśliwa i kochana. Alleluja. Nagle jak walczyłeś o seks w domu. Czemu nie ma seksu? Czemu? Nagle jest 2 razy dziennie. Bożeś zaczął kochać ją w sposób, jaki ona wyraża miłość, a nie ty. I dlatego to jest takie ciężkie i budujące charakter, bo to jest odwrotne do nas. Bo miłość jest cierpieniem. Miłość to jedno wielkie cierpienie. a nie na łatwiznę. I dlatego, że spotykamy się w tych związkach na początku przyjacielskich bądź narzeczeńskich, to ta siła jest tego jednego, ale później jak się poznajemy cali, o... Nie, to wygasło, nic nie wygasło, tylko nie chcesz pracować nad sobą. Nic nie wygasło, tylko nie jesteś miłosierny. Te rozwody później właśnie, stąd 90% rozwodów. Nie, my jednak, to Bóg nas nie złączył, my jednak nie o to chodzi. Wy żeście się zaczęli poznawać i zobaczyliście, że jesteście odwrotni, tylko teraz nie patrzycie na siebie miłosiernie. I jeden i drugi jakby w odwrotną stronę ciągniecie. Bo ty mnie nie kochasz, bo mnie nie dotykasz, a ty mnie nie kochasz, bo nie sprzątasz, a ty mnie nie kochasz, bo do mnie nie mówisz, a ty mnie nie kochasz, bo mnie czasem nie spędzasz ze mną. A ja musiałem znowu i zechciałem to i zobaczyłem nawet, że to jest dobre. Dlatego mówię, że czas dla mnie jest dzisiaj 5, a kiedyś to było 2. Bo już mam wytrenowany czas. Kiedyś dla mnie czas, jak ktoś by się kiedyś mnie zapytał, to ja zawsze mówiłem, że czasu nie mam, ja ciągle misja, ciągle coś tam robić, ciągle coś ciągle coś mówić, tylko że moje robienie było w mówieniu. Jak ja nie mówiłem, to ja też nie chciałem robić. Czyli to nie jest tak, że jestem taki służący. To nie tak do końca, bo mi się nie chciało nigdy sprzątać i tak dalej. Więc generalnie sprzątam, bo muszę, może tak to powiem, bo jest czysto, ale generalnie tak wytrenowałem to też. I teraz tak, dla mnie czas jest ważny, ale dla mnie spędzanie tego czasu z kimś było nieważne. Żeby sobie siedzieć na kawę. I do dzisiaj nie jest aż tak ważne. Ale co? Czego mnie Sandra nauczyła? Że dla niej jest to ważniejsze. I na przykład ona mówi wieczorem, chodźmy, obejrzmy film. A mówię, no co ty, nie mam czasu. Ja idę wypędzać demony. Ale zrobiłem, zobaczyłem, że jest to ważne. I wiecie co? I teraz w tym wszystkim wytrenowałem się, nie mówię, że idealnie, wytrenowałem się i wytrenowuję się, na przykład w spędzaniu czasu z ludźmi. No, teraz to jest różnie, ale mówię o Sandrze, tak rozmawiamy o małżeństwie, więc tak, wytrenowałem się tutaj w tym absolutnie, żeby na przykład oglądać Netflixa. I teraz wy wiecie, że ja sobie wieczorami oglądam Netflixa. Co ty, ja przez 20 lat nie mówię, że Netflix był czy go nie był, nie miałem czasu na takie rzeczy, w ogóle nie, to była strata wszystkiego, strata w ogóle. Teraz to robię, dlaczego? Bo dla niej jest to ważne. Ale wiecie co, to się stało i dla mnie ważne. I to jest takie fajne, bo w sumie zobaczyłem, że przy tym filmie ja mam objawienia. Więc ja sobie coś z tego zacząłem brać. I mówię, ej, w sumie to nie jest takie strata czasu, jak myślałem. Tutaj w tym mam objawienie, tu Bóg do mnie mówi, tam coś przeżywam, tutaj się to jakby potwierdza z prorokami, którzy też coś przeżywają. I mówię, to wcale ja źle po prostu o tym myślałem. I widzicie, ja dałem jej swój czas. I ona zaczęła być szczęśliwsza. A nie walka, bo ty mnie nie chwalisz. Bo ty ze mną czasu nie spędzasz, a spadaj, spadaj. Tylko popatrz, o czym ta osoba do ciebie mówi. Ty mnie nie przytulasz, ty mnie nie dotykasz. Czemu seksu nie ma? Seks teraz, no bo ty mnie nie jesteś. Czy nie jest napisane w Biblii, że kobieta nie może rządzić własnym ciałem, tylko jej mąż? Już powiedziałem. No tak, to się fajnie pobawicie. Bardzo przyjemna będzie między wami relacja. Ale każdy zdrowy na umyśle człowiek, jeżeli jest w małżeństwie, chce seksu, bo Bóg stworzył seksualność. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Więc jeżeli nie chcesz seksu, a jesteś w małżeństwie, to jesteś pusty w ryj. Pusty baniak nie chce seksu. Zestresowany baniak nie chce seksu. Straumatyzowany baniak nie chce seksu. Przerażony baniak nie chce seksu. Prawdziwie uświęcona jednostka, zdrowa na umyśle, pełna w miłości, chce seksu. Bo Bóg to tak stworzył. Bóg dał popęd seksualny. Jedyna jest możliwość, że Bóg zabiera popęd seksualny w celibacie, który miał Paweł apostoł. Reszta nie wiemy. Nie był to na pewno wymóg dla nikogo. Tylko Paweł powiedział, lepiej było tak, żebyście mieli tak jak wy. Ja się wtedy poświęcam Panu. Ale ty jesteś w małżeństwie, ty nie masz takiego daru. To jak chcesz, to idź sam żyj. I teraz, jeżeli ktoś to jest zdrowe, a wy widzicie, że nie, to właśnie być może jest tak, że nie rozmawiacie ze sobą. Bo ja widzę, że i w relacji między sobą, i w małżeństwach ludzie po prostu ze sobą nie rozmawiają. A jak rozmawiają, to się przeradza w kłótnie i jeden drugiego zamiast słuchać dokładnie, dobra, wrzeszczy na mnie, ale wysłuchamy. Co on nam gada? To nie znaczy, że od razu ma słowa. Słuchaj, o czym gada? No nie wiem, się śmieci. A, pomoc. Okej? Bo mnie nie dotykasz. I my żeśmy właśnie zaczęli się słuchać z Sandrą. Ja na przykład sobie zejdę na dół, tym dotknę, tam ją pomasuję troszkę, tutaj coś tamten. Rozumiecie, co chodzi? Tutaj włączę już tego Netflixa w tyle, niech se leci. Bo ona tak lubi. Bo to jest jej sposób spędzenia czasu. Ona czas. Tutaj na przykład widzę, że jak ja na przykład właśnie sprzątam, pomagam, to ona nagle, wiesz, taka podniesiona cała jest, nie? Bo ja się Jakubem zająłem, bo ja coś tam zrobiłem, pozmywa. O, to dzisiaj to ty... Ja mówię, no dzisiaj. No wiesz, no to jest tak, że właśnie, wiesz, człowiek robi wedle słów, tak? Czyli ja głoszę, ja to, ja tamto. No to okej, no ale jak się zająłeś Jakubem, to dzisiaj to mnie pokochałeś. Wiesz, o co chodzi? Bo to jest służenie. I tego nie ominiesz. I ty możesz na przykład, jeżeli tego nie zrozumiesz, co ja do ciebie dzisiaj mówię, kochać 100% słów. Ja mógłbym zarzucać moją żonę słowami, jaka to jest piękna, tak z siebie wszystko to dawać, pisać do niej jakieś listy. Może pierwsze dwa by były super, ale już 20 to by się jej znudził. Wiecie, co mi chodzi? I robić te wszystkie rzeczy. Ja bym był taki wow, ja ją tak kocham. Ona by szła do mnie, ale czemu ty mnie nie kochasz? Jezu. Rozumiecie? Czas, słowa, dotyk, prezenty, tak? Nic tam jeszcze było? Coś na pewno. Słowa i pomoc. Więc zróbcie sobie w domach siłę. Każdego z nich, jaką macie wedle siebie. Zróbcie mężowi, czy mąż się z tym zgodzi, bo to jest wasza subiektywna opinia, albo przyjacielowi. I teraz, jeżeli z kimś macie jakąś relację i chcecie, zobaczcie też tą osobę. Im bliżej jesteście, tym bardziej to widać. Zobaczyliście też mnie. Jeszcze raz powtórzę. Służenie 6, dotyk 10, słowa 10, prezenty, czas. Więc jeżeli chcecie na przykład mi wyrazić miłość, teraz zrobię zdjęcie, to jak mi powiecie coś fajnego, to jak na przykład przyjdziecie do mnie, cześć Tomek, to bardzo fajnie na mnie to oddziałuje. Ale jak ja widzę, że ktoś mi przynosi prezenty, okej, szanuję, ale ja widzę, że ta osoba jest po prostu miłosierna w tym kierunku, alleluja. I też wtedy wzrastamy w tym, żeby co? Dać takiej osobie też prezent. I widzicie, i teraz tutaj można to zastosować jako sztukę manipulacji. No bo patrz, jeżeli znasz 5 sposobów miłości, to taki przysłowiowy pedofil, to co? Jak zna takie techniki, to nagle obserwuje sobie osobę, bierze ofiarę, widzi, że ona nosi prezenty, to nagle jej daje prezenty. I tak robią ludzie. Zauważcie, jak są chore, destrukcyjne związki. On mnie tak kocha, bo on zauważył tą osobę, co ona lubi, wziął jej te braki, dał na chwilę, a że to jest sztuczne tak naprawdę i tylko manipulacyjne, bo to nie przetrwa długości czasu, to później po pół roku nagle... To jest cyk, albo wychodzi, że ten człowiek jest destrukcyjny i po prostu niszczy. Nie? Więc musicie się zbadać, zobaczyć i nie walczyć ze sobą właśnie. Właśnie to jest to. Najgorsze jest to, że ludzie ze sobą walczą. To nie jest tak. Jak ty zrezygnujesz z siebie, żeby szukać jego, a on zrezygnuje z siebie, żeby szukać ciebie, jesteście napełnieni zawsze. Alleluja. Powiedz zawsze. A jak wy będziecie tylko, kurczę, szukać siebie, nie siebie, tylko siebie, ego, żeby być napełnieni. Jak ty będziesz siebie szukał, czemu ty nie sprzątasz? Rozumiesz? Jak ty będziesz szukał pretensjonalnie, to nic z tego nie będzie. Więc jako małżeństwa, czy jako przyjaciele, usiądźcie ze sobą od dziś i zadajcie sobie kilka pytań. Co cię uszczęśliwia? Kiedy czujesz euforię, co się dzieje? Czy jak cię dotykam? Weź te 5, nie mów czy i skończ na tym, bo człowiek jak nie jest świadomy, to on nagle, ja nie wiem, dużo jest tego. To ty mu powiedz, czy ja spędzam sobą czas? Czy jak cię dotykam? Czy jak mówię do ciebie słodkie słowa? Czy jak ci pomagam? A jak nie umiecie się weryfikować, to jak się kłócicie, to jak krzyczy, to posłuchaj, o czym krzyczy. To już będziesz wiedział. Nie zmywasz naczyń, służenie. Czemu nic do mnie nie powiedziałeś, że nie kochasz? Słowa. Czemu mnie nie przytulasz? Dotyk. I tak dalej. Czemu tej róży nie ma w domu? Prezenty? Tak? Czemu nie usiądziemy, tylko ciągle jesteś w pracy? Czas. Słuchaj, Słuchaj pretensji. Jak wysłuchasz pretensji, to powiesz, no nie chce mi się, bo ja zupełnie inaczej, ale potrenujmy, bo miłość nie szuka swego. Ale potrenujmy. I tutaj musicie tak zrobić. Czyli tak, kochacie się w fundamencie, w prawdzie, w nauce. Nie ma wybacz mi tu. Ale tutaj, u góry, kompromis za kompromisem, czyli jakby uniżenie za uniżeniem, czyli jakby nie szukanie swego w ogóle. A humanizm to odwraca. Bądź w ogóle totalnie rozbija. Wprawdzie jest też nie szukanie swego. I widzisz, czytasz Biblię i mówi Biblia, miłość nie szuka swego. No to właśnie ekumeniści i humaniści robią tak. Aha, nie szukam swego. No to wiesz, oni mają swoją religię, ja mam swoją, nie szukamy swego, więc łączymy się w jakimś tam. Widzisz, co oni robią? Oni robią tą technikę, tylko nie oni robią to z fundamentem. Nie dotykamy fundamentu. Fundamentem jest prawda Boża, ok? Prawda Boża jest niedotykalna, niezmienna i tutaj nie ma kompromisów. Ale jak już mamy fundament, to u góry cała budowla jest miłosierna. Nie szukamy swego. A niestety w naszym ruchu, i to trzeba wyprostować, ludzie jak są niedotykalni, niezmienialni w fundamencie, tak są niedotykalni, niezmienialni w budowli. I później mówią, ty pokutuj, bo ty jesteś zaburzona, bo ty nie chcesz seksu. Biblia nakazuje nam, żeby mieć stosunek seksualny, bo moje jest ciało do ciebie, twoje ciało do mnie należy teraz. Ale ja nie chcę. Pokutuj grzesznicą. No tak, jest niestety w naszym ruchu, bo w naszym ruchu jest często tak, że jest nie ma tego rozgraniczenia. Fundament bez kompromisu. Budowla turbokompromisu. Można tak to nazwać, bo nie szukasz swego, a nie bez kompromisu. Jak ludzie to zrobią bez kompromisu, no to okej, to ja mam tylko gadkę, a Sandra ma na przykład, załóżmy to odwrotne weźmiemy. Sandra w ogóle nie ma gadki i ma na przykład prezenty, a ja mam w tyłku prezenty. No to ona mówi, przynieś mi prezent. Ja mówię, nie jesteś zaburzona, powiedz mi dobre słowa. Nie jesteś zaburzony, przynieś mi prezent. Nie jesteś zaburzony, powiedz mi dobre słowa. No i się rozstaniemy. A jednak to nie było z Boga, jednak żeśmy się nie kochali. Nie, jesteś kretynem. Bo tu trzeba pójść na kompromis. Tu, nie w prawdach Bożych, a ludzie idą w prawdach Bożych na kompromis. No te dzieci ochrzcimy, no jak ona będzie chciała, to ją ochrzci, ja w sumie nie chcę, ale dobra. Idą na kompromis w nauce. Nikt nigdy, Jezus Chrystus nie po to umierał na krzyżu, żeby szedł na kompromis. Ale ten Jezus Chrystus umarł na tym krzyżu, że jak już wyrażasz swoją miłość w dotyku, w czasie, w mówieniu, w prezentach, to masz szukać drugiej osoby, a nie siebie. Sprawdź, co ta osoba robi dla ciebie. I pod nią. I cykiej. Dlatego ci ludzie później, co to umieją i rozumieją, są najlepszymi przywódcami, bo wokół nich się zgromadzą ludzie. Wiecie dlaczego? Bo im jest dobrze. A wiecie dlaczego wam tu jest też dobrze? Niektórym nie. Znaczy nie, że nie jest dobrze, tylko niektórych szlifuje inaczej, ale nieważne. Wiecie dlaczego? Bo ja wam daję to, czego chcecie. Słowo to słowo, prezent to prezent. Oczywiście później powiedziałem, nie mam dla was czasu. A niektórzy cały czas kochają, to się mogli wkurzyć. Ja to rozumiem, więc jakieś grupki na pewno, czy coś, jakaś kawka się znajdzie, spokojnie. Wszystko wyrównamy. Ale właśnie. I teraz pytanie, czy to jest jednak manipulant, czy nie? To już jest kwestia intencji. To nie jest kwestia, czy ta technika jest zła. Tak jest. I teraz ty możesz ją wykorzystać na poczet taki, żeby budować coś sztucznego. I na przykład na chwilę się teraz, o, to już wiem jak kochać. I teraz powstanie z tego książka Jak poderwać dziewczyny. Jest taka książka. Wiecie, że jest sposób na podrywanie kobiet? Normalnie gościu, który nigdy nie miał dziewczyny, nagle przeczytał książkę o podrywaniu kobiet, wszedł do baru, kilka trików i nagle miał 5 kobiet. To się wszystko da zrobić, bo to jest mechanizm. Napompujesz taką, jak ona czuje, że ją... Ona się czuje szczęśliwa i kochana i nagle jest twoja. Niezależnie, że ty jesteś brzydki, jak w ogóle w morda. Jakieś ten z Mordoru żeś wyszedł, wiesz co chodzi? Ale dla niej jest ważniejszy dotyk, albo tam prezent, albo coś i ją tak żeś wystymulował, że nagle jest twoja. I ona myśli, że się zakochała, a ty ją złowiłeś. Jest takie sztuka podrywu, są różne takie kurde książki. I to nie jest właśnie tak, że się nie da tego zrobić. To wszystko się da zrobić. I teraz właśnie jak to wykorzystasz? Czy to wykorzystasz, żeby pokochać człowieka? Czy to wykorzystać, żeby stłamsić i jakby jako pijawka? Ale powiem ci jedno. Jeśli wykorzystasz to jako pijawka, długo to nie potrwa, bo za pół roku, za rok zmęczysz się. Bo jednak nie da się stabilnie w tym wszystkim operować cały czas. Wyjdzie twoja natura na jaw i wtedy jest właśnie kłótnie to. I zobaczcie sobie, że często jak my się podrywamy, jak są pierwsze związki, tak się starasz, ty możesz pojechać na koniec świata za tą kobietą, tu, ale po pół roku... Bo co? Bo wychodzi na jaw, co tak naprawdę jest twoją miłością. Rozumiecie, o co mi chodzi? I kto się naprawdę wtedy kocha, to wtedy pokutuje i sobie to powolutku rośnie. Macie na to czas. Tak jak ja mówię, ja doszedłem do czasu 5, 6, ale uważam, że dojdę i to wymaksuję, rozumiecie? I wtedy może znowu zmienię zdanie i powiem, wracamy teraz, przyjedźcie do mnie na kawę i w ogóle przeprowadzimy się wszyscy, rozumiecie? I będziecie tutaj co 2 dni u mnie siedzieć na kawie, może tak będzie. Rozumiecie? Bo to jest, ale to będzie u mnie wytrenowane, ale można to z miłości wytrenować. Tak, głośnik się zgadza. To jest najważniejsze. Patrzę w ogóle, gdzie jestem, bo ja tu nic nie czytam, nie? Jak se gadam, popisałem i co? Pisał, co napisał. Więc jedno to jest, że masz naturalne, a drugie wykształtowane. Te wykształtowane także stanie się częścią ciebie, jeśli ty naprawdę kochasz tą osobę, do której to czynisz. Okay? To się staje twoim ja też. Tylko takim dodatkowym. To jest jakby silny trening, nie? To jest tak, jak ja na przykład mam takie bicki, ale na przykład bym 2 lata teraz nic nie robił i nie ćwiczył. Ale już nie będę aż tak chudy. Rozumiecie? Już nawet naturalnie, ja nie będę tak wiesz, bo już kości, już tak zgrubły kości, różne elementy mojego ciała przez ten trening, że już nigdy nie będę, jakbym nie trenował. Więc ten trening i tak mi docelowo nawet zrobił, że naturalnie jestem już inny. A zatem, jeśli ty będziesz naturalnie ćwiczył te swoje wybrakowane troszeczkę, weźmiesz do tego moc z krzyża, moc Ducha Świętego i łaski moc. Do tego, żebyś kochał tą drugą osobę, bo Jezus powiedział, że możesz to zrobić. To słuchaj, to jest bardzo ważne. To wytrenuje w tobie, że to się stanie też twoim ja. Okej? I dlatego później takie osoby są turbo gdzieś takimi, bo one mają jakbyś patrzał na nich, oni prawie wszystko wymaksowano. Oni ci prezent dają i lubią czas spędzać i kurde słowa i jakiś turbo ultra w ogóle robokop. No tak, bo co? Bo kochał. Tak też uważam, że można zrobić. Alleluja. I dzisiaj też zaczynam to robić, bo na przykład Sandra lubi te prezenty, co się wiąże też z tym kupowaniem rzeczy do domu. Sami zobaczcie sobie, przecież pamiętacie historię. Sandra miała 2 pary leginsów kiedyś, tak? Teraz zaczynamy kupować, ubierać się. No patrzcie na mnie, dla mnie prezenty są prawie niczym. Dlatego też ubrania dla mnie, żebym ja miał coś nowego, było też takie... Ale Sandra zwróciła uwagę, jesteś osobą publiczną, weź w ogóle, zrób sobie sam prezent. Kup sobie coś. Wiesz, a niektóre osoby na przykład mają tak, nie? Jak sobie coś nie kupią w miesiącu, to się źle czują. I to od razu materialista. Nie, po prostu lubią prezenty. To nie jest materialista. Lubi prezenty. Oczywiście może być ktoś materialistą. I teraz ja zacząłem co? Dzięki jej doradztwu u mnie te prezenty już nie są teraz na jeden, tylko na przykład tam wyżej. I ja sobie sam te prezenty robię, tak? Ale co mi to pomogło? Że też i Sandrze coś tam kupię. I teraz do domu, jak wszyscy wiedzą, po 6 latach w końcu mamy wersalkę. Bo w końcu do mnie dotarło, że to też jest ważne. Dlaczego? Bo moja... Widzicie, i to jest to. Ktoś powiedział zaburzony. Tak, ale gdzie zaburzony? Nie to, że ty nie chcesz wersalki, to jest zaburzenie. Zaburzenie pod tytułem wyjdź z niego wersalko teraz. To nie jest zaburzenie. To jest zaburzenie pod tym względem czy coś, że ja miałem nienaturalnie, nie zaburzenie, to jest tak. U mnie naturalnie prezenty były na minimum, a nikt się wcześniej nie znalazł, żebyśmy porozmawiali o tym, żebym ja to mógł wytrenować. Więc i wy też tak macie, dlatego to jest proces waszego rozwoju miłości. Nie bójcie się jak teraz, o Boże, no tak, ale mamy czas, spokojnie, to niech sobie leci. Tak mówię, u mnie te prezenty to dopiero tak wiesz, bo Sandra znowu mówi kup jakiś stolik, a ja mówię, no dobra i 2 miesiące już mija, dalej stolika nie ma, bo już jest wersalka, jest już telewizor, ale teraz stolika na kawę nie ma, a wersalka już 3 miesiące i tak sobie pijemy tą kawę teraz, tak wiesz, pijesz kawę jak no tak, i zaraz brudne, więc wiesz, i dalej jakby u mnie to wzrasta i nie jest to dalej aż tak ważne, ale robi się coraz ważniejsze i ja zaczynam to rozumieć i z biegiem czasu uważam, że to będzie we mnie wykształtowane jeszcze mocniej, dlatego później ci ludzie starsi wiekiem, Biblia mówi mi do nich dwukrotny szacunek, bo oni jak już też żyją i jeszcze uczą się i edukują, oni są właśnie w tym już tacy Rozumiesz? Wyćwiczeni życiowo. I to pamiętajcie. I dlatego ludzie właśnie się rozwodzą. Z czego powstają kłótnie między... Pomijmy prawdę, jeżeli już jesteśmy w prawdzie. Okej? Z czego powstają rozwody? Albo rozejście się przyjaciół. Z tego. Nie trenują tego. Bo jeżeli wprawdzie się poprztykają, okej. Ja mam w ogóle inną doktrynę, ty masz inną doktrynę, no to absolutnie. Ale styl? To do gadania. No właśnie, tylko dlaczego tak żeś zrobił? No bo ja tak miłość wyrażam, a ja nie. No ja wiem, że ty nie, ale to nie znaczy, że ja zaburzony. Rozumiecie? Bo to nie doktryna. I to wam pomoże zrozumieć. Oczywiście to jest pierwsza lekcja. Druga lekcja będzie o temperamencie, a trzecia lekcja będzie o enneagramie. Enneagram. Zrobimy taki podstawowy, o 9 typach osobowości. Więc rozbijemy to na maksa w następnych kilku tygodniach. Wszystko wam pokażę, jak kochać. To jest pierwsze, później drugie, później trzecie. Jest później choleryk, nie? Sanguiniki i tak dalej. Zupełnie inaczej każdy wyraża miłość. A jeszcze później masz takie nienaukowe, ale działające, więc chcę to troszeczkę tutaj jakby nam też, żeby nam to wyświetliło. Są typy osobowości, które miksują właśnie te prezenty, te to, te tamto i z tego powstaje jakaś struktura typu dyrektor, wojownik, właśnie taka pomoc. I z tej struktury, jak wy sobie to ponazywacie, wiecie jak mi to pomogło? Ja kiedyś w Chrystusie religia mnie tak spotwarzyła, powiedziała, czemu ty jesteś taki wybuchowy? Czemu? Bo jestem cholerykiem też. Na przykład teraz, a ktoś jak jest flegmatykiem, to pewnie teraz, no. I on dla niego zrobić teraz, to już będzie szczyt w ogóle możliwości. A dla mnie znowu zrobić teraz, to jest takie... I teraz i nauczają ci apostołowie. No jak ktoś podnosi głos, to on robi to z duszy, to nie jest z Boga. Jak ja słyszę takie nauczania, bo są takie nauczania, to, ale to flegmatyk powiedział. Rozumiesz? Flegmatyk mówi, no bo ja tak mam, że demony wychodzą, teraz robię tak. I demon wychodzi. No bo jesteś flegmatyk, no to Duch Święty tam działa, a jestem choleryk, to ja nie mogę, bo ja bym się spocił przy tym, rozumiesz? Bo ja, wiesz, ja muszę energii, żeby to tak zatrzymać. Dla mnie to jest normalne. Tak, to jest dla mnie normalne. Dla mnie, żeby tak być taki ten, to trzeba dużo siły. A znowu dla flegmatyka jest odwrotnie. I ludzie absolutnie się tu też rozjeżdżają i budują jakieś doktryny, że ten to teraz... O. Więc tu pogadamy sobie dalej o tym, nie? Więc amen. Te 5 rodzajów miłości. Miłujcie się. Alleluja.